Miałam, przykro bym nawet powiedziała, sytuację w pracy. Jest mi smutno, że ta sytuacja miała miejsce, bo kiedy dostałam tą pracę i zaczęłam tam pracować, byłam w bardzo dobrym miejscu psychicznie, byłam bardzo wdzięczna, wiecie, w porównaniu do tego, co ja miałam, gdzie przez te kilka lat pracowałam w bardzo toksycznym środowisku, w agencji marketingowej. Chciałam wam jeszcze powiedzieć o naszym domu w Teksasie. Wynajmujemy im bez pośrednika, więc cieszę się z tego. Na początku miałam bardzo spore obawy, ponieważ jak oni się wprowadzili, to wysyłali nam mnóstwo, ale mnóstwo wiadomości, SMS-ów. Nie dość, że w tygodniu pracuję na pełen etat, to dodatkowo jeszcze w weekendy pracuję nad projektami dorywczymi. Hej kochani, witam się z wami po dłuższej przerwie. I jestem w takiej ogromnej bluzie, którą Antek nazywa workiem na śmieci. Dla mnie jesień, zima to są takie mega depresyjne sezony, za którymi tak szczerze mówiąc to nie przepadam. Nie wiem jak wy, dla mnie to zawsze jest po prostu spadek nastroju i tak. Tylko czekam, no czekam na wiosnę. Bartelino się tutaj, nie wiem czy go słyszycie, jest tutaj pod moimi nogami. Chciałam nagrać dla was taki krótki, mam nadzieję, nie za długi, live update. Ostatni raz taki pogadankowy filmik nagrałam, wydaje mi się, że w Polsce, jak byłam na wakacjach, chyba był, no to chyba był taki ostatni pogadankowy filmik. I wiecie, od tamtego czasu oczywiście dużo się zmieniło, no bo nagrywałam ten filmik w sierpniu, jest... jest praktycznie już grudzień, końcówka listopada. I dużo się działo. Miałam w tym filmiku, w tym blogu o tym, że byłam przekonana, że na mnie podwyższą czynszu. Już to rok minął i nie przysłali nam żadnego listu. I słuchajcie, krakałam aż dosłownie chyba tydzień po opublikowaniu tego filmiku dostaliśmy list, że podwyższają nam czynsz o $200. Oczywiście byłam mega rozczarowana, bo już się cieszyłam, że może 2 lata nam tutaj pozwolą z tym samym i tak mega wysokim czynszem tak naprawdę. Moim zdaniem to jest trochę drogo jak na wielkość tego mieszkania i nawet bym powiedziała, że na okolicy jest to strasznie głośno. Mam teraz otwarte okna, tak przymknięte i mam nadzieję, że tego nie słychać, bo mam dobry mikrofon. Jest strasznie głośno i naprawdę to jest jedna z tych rzeczy, które nas męczą. To jest wielkość tego mieszkania i no jesteśmy po prostu przy głośnej ulicy. No ale jak dostaliśmy ten list, to oczywiście od razu zaczęłam szukać no innych mieszkań. Może też przez to, że to była końcówka, czy początek właściwie września, kiedy dostaliśmy ten list i po prostu no, nie było nic ciekawego na rynku. Jak widzicie, nadal jesteśmy w tym samym mieszkaniu i praktycznie grudzień, nie znaleźliśmy niczego lepszego. Mam właśnie, to nagrałam sporo klipów, jak szukaliśmy właśnie nowych mieszkań, domów, więc mam sporo materiału. I tak się nawet zastanawiam, czy nie zmontować tego i może jesteście ciekawi, może byście chcieli to obejrzeć po prostu jak aktualnie, co jest na rynku tutaj w Los Angeles. Nie wiem, czy to będzie ciekawe dla was, więc dajcie mi znać. Oglądaliśmy sporo, naprawdę sporo, praktycznie co weekend, sobota, niedziela jechaliśmy i szukaliśmy nowych mieszkań i domów, więc sporo przejrzeliśmy. Ostatecznie dużo się działo i też zaraz wam opowiem tym wszystkim. Po prostu już musieliśmy jak gdyby zrezygnować z poszukiwań mieszkań na ten okres, żeby skupić się na czymś innym. Więc udało mi się wynegocjować niższą stawkę za to mieszkanie aktualnie, tą podwyżkę o połowę. Udało mi się zmniejszyć, czyli zamiast $200 to płacimy $100 więcej. Co też nie jest jakoś super. Pociesza mnie fakt, że mieliśmy płacić za Wi-Fi praktycznie po roku, nadal jest wliczony w czynsz, więc ja tak sobie po prostu jak gdyby wliczyłam te $100 w cenę Wi-Fi, więc tak naprawdę wychodzi na to samo, powiedzmy, więc nie jest źle. A przez to, że już nie oglądam aktualnie mieszkań i domów, zaoszczędziłam ten czas, po prostu w nieco inne rzeczy zainwestowałam, bo powiem wam szczerze, po prostu to wszystko zajmuje sporo czasu, jest strasznie męczące i wiecie, jak cały po prostu macie zaplanowany tydzień i weekend, cały wypełniony różnymi rzeczami, zadaniami, to naprawdę jest strasznie takie męczące, w szczególności jesień, zima, to dla mnie naprawdę, ja potrzebuję o wiele więcej wypoczynku, oczywiście też złapałam wirusa, teraz już się czuję lepiej, w ostatnie 2 tygodnie naprawdę
były okropne. To nie był COVID, oczywiście byłam niesamowicie wdzięczna, bo COVID to był rok temu chorowałam i to była po prostu masakra. To, więc to było jak gdyby o wiele lepsze, ale 2 tygodnie chorowania to nadal nie jest idealna sytuacja. Chciałam wam jeszcze powiedzieć o naszym domu w Teksasie, ponieważ nie wiem, nie wspominałam wam chyba jeszcze, jak ostatni raz właśnie miałam ten pogadankowy vlog dla was, wtedy jeszcze nie udało nam się chyba wynająć domu, a teraz dom już jest wynajęty i wynajęliśmy bardzo miłej rodzinie z jedną córką nastoletnią i wynajmujemy im po prostu osobiście, bez pośrednika, cieszę się z tego. Na początku miałam bardzo spore obawy, że jak oni się wprowadzili, to wysyłali nam mnóstwo wiadomości, SMS-ów i po prostu non-stop mieli problem albo nie mogli, nie wiedzieli jak obsługiwać zmywarkę czy prysznic i tak okej. Tak na początku obawiałam się, że po prostu non-stop będziemy musieli z nimi gadać i ich jak gdyby instruować, jak używać domu. Całe szczęście, praktycznie od 2 miesięcy kompletnie od nich nic, żadnych SMS-ów, żadnych telefonów, nic. No, myślę, że chyba w porządku. Zobaczymy. Właśnie to powinniśmy nam się wybrać do Dallas. Myślę, że może, w następnym miesiącu, aktualnie po prostu grudzień, to jest najgorszy miesiąc do podróżowania, więc raczej nie będziemy się tam wybierać, a myślę, że w styczniu pojedziemy i może ich też poznam osobiście. Jak na razie jest okej, pomimo tych obaw, szczerze mówiąc, to sobie lepiej jak na razie, więc zobaczymy, odpukać w niemalowane, bo ze mną to tak jest. Jak tylko o czymś powiem, to po prostu od razu się to wszystko zmienia, więc powiecie, naprawdę mieliśmy sporo stresu w tym roku i właśnie w poprzednim też z tym domem. Mam naprawdę nadzieję, że to się po prostu uspokoi, że będzie w porządku. Powiem wam tak, że od kiedy wróciłam z Polski, tutaj do Stanów, miałam taką, powiedziałabym, może nie przykrą, może i przykrą bym nawet powiedziała, sytuację w pracy. I ja wam powiem, że naprawdę jak tylko dostałam tę pracę praktycznie od pierwszego dnia, naprawdę byłam bardzo wdzięczna za tą pracę. Moja praca jest bardzo kreatywna i spełnia się w tym. Swoją pracę lubię. Była pewna sytuacja, przyznam wam szczerze, że staram się jak gdyby zignorować to, co się wydarzyło. I później w trakcie terapii, jak o tym mówiłam, to zaczęłam się tak zastanawiać, kurczę, może faktycznie to, co się wydarzyło, nie jest w porządku i może powinnam o tym porozmawiać z moim szefem. Tak więc to, co się wydarzyło, to tak, jedna z moich koleżanek w pracy odeszła, więc przez jakiś czas dosłownie tylko ja i mój szef, a właśnie nie powiedziałam wam o tym jeszcze, co robię w pracy ogólnie. Moja praca to tworzenie reklam na social media, to robiłam już od kilku lat, tym się zajmowałam i aktualnie pracuję dla jednej z większych firm w Stanach, jeśli chodzi o suplementy, robię dla nich reklamy. Może nawet wam pokażę, tutaj nie wiem, wsadzę gdzieś reklamy, które stworzyłam właśnie dla tej firmy, żebyście zobaczyli jak moja praca wygląda. A właściwie, jeśli chodzi o moją pracę, to w pierwszym i w drugim tygodniu tej pracy nagrywałam vloga, którego nigdy nie zmontowałam, a właśnie omawiałam jak gdyby, jak moja praca wygląda, czym się zajmuję i nieco bardziej jak gdyby się zagłębiłam w ten temat. Może i, jeśli jesteście oczywiście zainteresowani, może w końcu zmontuję tego vloga i opublikuję, jeśli nadal chcecie go zobaczyć, bo jest już kilka miesięcy minęło od kiedy go nagrałam. Rok. Jeśli jesteście zainteresowani, to mogę go zmontować i będziecie nieco więcej widzieli, jak właśnie moja praca wygląda i czym się zajmuję. Mój zespół był bardzo mały, dosłownie 3 osoby ze mną. I jedna z moich właśnie koleżanek z tego zespołu odeszła, więc był tylko mój szef i ja przez dłuższy czas i w końcu to była taka sytuacja. Ja wylatywałam do Polski, już to wakacje miałam zaplanowane na długo przed i mój szef miał po prostu family emergency i w
tym samym czasie miał wyjechać do Londynu, w tym samym czasie, w którym ja miałam właśnie te, no byłam w Polsce. To jest taka sytuacja, która no jak gdyby nie jest idealna, ponieważ jako, że ja i on jesteśmy jedynymi osobami, które zajmują się tymi reklamami i ja wyjeżdżam na 2 tygodnie, on planował na tydzień, więc cały tydzień po prostu nie byłoby osoby, która by no, tworzyła te reklamy. Tak więc no, jest to dosyć duży problem i dlatego musieliśmy jak najszybciej zatrudnić osobę, która po prostu no, będzie w stanie no, zastąpić na ten tydzień czy dwa. Bo też mój szef, jak gdyby też nie za bardzo wiedział, na jak długo będzie musiał wyjechać. Planowano na minimum tydzień, może dwa. Tak więc to była taka dosyć dziwna sytuacja. I słuchajcie, że nie mieliśmy tak naprawdę czasu po prostu przejść przez taki normalny proces rekrutacji, który no, trwa tygodnie, czasami miesiące, bo dosłownie on musiał wyjechać na tydzień przed. Ja się o tym dowiedziałam i on się o tym dowiedział, więc dosłownie musimy tylko tydzień kogoś znaleźć i no on podjął decyzję, że zatrudni kogoś, kogo zna osobiście i kto też, gdy ja właśnie aplikowałam na tą pozycję, którą dostałam, ta osoba również na tą pozycję aplikowała i jak gdyby przeszło już cały proces rekrutacji tak samo, tylko że ja zaplikowałam później i byłam bardziej jak gdyby wykwalifikowana na tą pozycję, więc mnie przyjęli zamiast tej osoby. Tak więc ciekawa sytuacja. Więc szef mi o tym powiedział, że jako, że no on musi wyjechać, ja wyjeżdżam, to zatrudni po prostu tego chłopaka. Aplikował właśnie na moją pozycję wiele miesięcy przed no ostatecznie ja otrzymałam pracę. Tamten właśnie chłopak nie dostał tej pracy. To była też taka sytuacja, mój szef powiedział mi, że ta osoba właśnie straciła pracę też. Została właśnie zwolniona dosłownie w tym samym czasie, kiedy no, on potrzebował kogoś zatrudnić, więc tak powiedział, o super, uratujemy go i zatrudnił go. Na początku tak naprawdę to plan był taki, by zatrudnić go, tego chłopaka, na no dorywczo, freelance, jako że ta koleżanka nasza z zespołu odeszła, więc mieliśmy tak naprawdę jedno wolne miejsce i on go zatrudnił po prostu na to miejsce. No okej, okay, spoko, nie ma problemu. Ten chłopak był miły i no miał tam jakieś doświadczenie i doświadczenie niż ja. Słuchajcie, sytuacja była taka, no zatrudnił go na pozycję, która tak naprawdę była, jak gdyby to była pozycja wyższa od mojej. A ta koleżanka, która odeszła, po prostu miała więcej doświadczenia i ona już tam była prawie 3 lata, więc ona była na wyższym stanowisku niż ja. I to stanowisko było tak naprawdę wolne. Więc żeby nie komplikować sprawy, bo mój szef, on jest fanem robienia jak najmniejszej ilości roboty. Jeśli to jest możliwe, to on po prostu to zrobi. On nie lubi po prostu, jak gdyby to powiedzieć, robić więcej niż potrzeba. Jako że mieliśmy to miejsce wolne, w jakim sposobem po prostu udało mi się zatrudnić tą osobę, która się starała o moje stanowisko, czyli niższe stanowisko, zatrudnił tą osobę na to wyższe stanowisko niż moje. Bo mimo, że ja tak naprawdę byłam bardziej wykwalifikowana i wiecie, na początku tak nie ma problemu, wszyscy jesteśmy sobie równi. No właśnie, tylko że jak o tym mówiłam moim znajomym, to oni wszyscy po prostu mieli takie, to raczej nie jest w porządku, co się wydarzyło. I tak samo moja terapeutka powiedziała, że tak, no była w szoku po prostu, jak o tym jej powiedziałam. Więc ja byłam jedyną osobą, która tak, nie, to żaden problem. Ale słuchajcie, zaczęłam tak rozmawiać z tą właśnie moją koleżanką, która odeszła, która była na tym stanowisku, które właśnie zostało no, zastąpione. No ten chłopak dostał właśnie tę pracę. I słuchajcie, ja z nią rozmawiałam i ona była w szoku, gdy właśnie usłyszała, że on dostał tę pracę i jest na tym samym stanowisku, co ona była. Bo ona go zresztą miała z nim rozmowy kwalifikacyjne i to była jedna, to była też jej decyzja, że go nie zatrudnili. Jak z nią rozmawiałam, to powiedziałam, że no taka trochę dziwna sytuacja, ona by go nie zatrudniała na tą pozycję, ale okej. Okay. Tak więc od tamtej pory rozmawiałam z moim szefem już kilka razy i powiedziałam mu szczerze, że to jest dziwna dla mnie sytuacja, ponieważ jak teraz aktualnie szkolę też tego chłopaka, który jest na wyższym stanowisku niż ja. Nie dość, że ja mam jak gdyby więcej, o wiele więcej lat doświadczenia marketingu i tworzenia tych reklam na social media, to dodatkowo no ja już jestem z tą firmą już od prawie roku. Już wiem wszystko, gdzie wszystko jest. Znam wszystkie brand guidelines i te wszystkie rzeczy. Po prostu wiem, jak te reklamy mają wyglądać, czego po prostu inwestorzy oczekują. No i oczywiście tego
tej wiedzy nie ma. I nadal gdybym on ma z tym problemy, więc ja zazwyczaj po prostu staram się doradzić, przesyłam wszystkie pliki, które mogą być dla niego przydatne. Prawda jest taka, że po pierwsze, on zarabia więcej, jest na wyższym stanowisku i robi mniej roboty przez to, że nie ma po prostu doświadczenia i jest nieco wolniejszy. Tak więc sytuacja, szczerze mówiąc, nie jest sprawiedliwa, więc ja mówiłam o tym mojemu szefowi i on starał się, przynajmniej tak mi powiedział, że starał się dla mnie o awans, jako że jeszcze roku tam nie spędziłam w tej firmie, a oni mają zasadę, że nie dają awansu przed rokiem. Tak więc sytuacja jest taka po prostu kiepska, ponieważ ja naprawdę po prostu dawałam siebie 200%, 300%, naprawdę sporo pracowałam. Moje reklamy, które ja tworzę dla nich, mają najlepsze wyniki. Lepsze niż nawet te reklamy, nad którymi mój szef pracuje. Tak samo ja, jak gdyby mam najwięcej projektów tygodniowo, nad którymi pracuję i zarabiam najmniej w tym zespole. Tak więc, jestem rozczarowana. To nie jest sprawiedliwa sytuacja, Jest jak jest. Więc zdecydowanie wpłynęło to na moje samopoczucie. Muszę wam przyznać, że dała mi takiego kopa, bo kurde, miałam wrażenie, że daję siebie wszystko. I tak samo te wyniki w pracy, jak gdyby za to odpowiadały też. Dodatkowo dostałam naprawdę świetną półroczną recenzję Performance Reviews. Jak gdyby nie było powodu, dla którego nie mogłabym dostać tego awansu, nie dostałam. Staram się po prostu skupię się na innych rzeczach i po prostu zaczęłam pracować nad projektami dorywczymi w weekendy. Oczywiście to też po prostu sprawia, że już nie mam nawet czasu, pracować nad filmikami na YouTubie, bo dodatkowo, nie dość, że w tygodniu pracuję na pełen etat, to dodatkowo jeszcze w weekendy pracuję nad projektami dorywczymi i po prostu sporo to wszystko czasu zajmuje i naprawdę jest mi smutno, że ta sytuacja miała miejsce, bo kiedy dostałam tą pracę i zaczęłam tam pracować, naprawdę byłam w bardzo dobrym miejscu psychicznie, byłam bardzo wdzięczna i też mój szef jest miłym facetem i miło się z nim pracuje, wiecie, w porównaniu do tego, co ja miałam. Przez te kilka lat pracowałam w bardzo toksycznym środowisku, w agencji marketingowej, z okropnym po prostu dupkiem. Ten poprzedni szef, którego ja miałam, to był po prostu masakra. Mówiłam wam o tym w jednym z filmików. Postaram się podlinkować na dole. Mówiłam wam dokładnie właśnie o tej sytuacji w poprzedniej pracy, co tam po prostu się wyprawiało. Chodząc z tej sytuacji do tej, gdzie mój szef jest o wiele po prostu przyjemniejszy w pracy, naprawdę. Ja się nie boję z nim porozmawiać. Mam wrażenie, że o wszystkim mogę z nim rozmawiać i to jest naprawdę komfortowe. Jak gdyby jest to nadal zdrowsze, jak gdyby środowisko pracy niż to, do czego przywykłam, więc nadal jestem za to wdzięczna, jednak ta sytuacja po prostu wpłynęła negatywnie zdecydowanie na mnie. Wiecie, nadal się zastanawiam, co zrobić, bo z jednej strony lubię firmę, dla której pracuję, używam ich produktów od lat i nadal używam i jak gdyby te wszystkie jak gdyby wartości, które za którymi stoją, podpisuję się pod tym i cenię to. I dodatkowo, wiecie, mój mały zespół nadal jest fajnym zespołem, pomimo tej sytuacji, która miała miejsce, nadal lubię osoby, z którymi pracuję. Wiecie, zastanawiam się, jak ta sytuacja wpłynie na moją karierę. I czy faktycznie, nie wiem, co zrobić. Naprawdę nie wiem, co zrobić, bo z jednej strony mam wrażenie, że jednak pracuję pod swoim potencjałem, nie wiem, jak to tak nazwać. Dajcie mi znać, czy byliście w podobnej sytuacji. To jest naprawdę dziwna sytuacja i nawet jak rozmawiałam ze znajomymi, to też nikt nie był w takiej sytuacji, więc też to, co mi oni wszyscy mówili, to weź, poszukaj innej pracy, wejdź. Nie ma sensu dla nich pracować, jeśli oni tak cię traktują. Z drugiej strony, te wszystkie osoby, z tego, co tak mi mówią, to są jeszcze w gorszej sytuacji. Jak gdyby, pracują dla agencji marketingowej, więc mają jeszcze więcej roboty i dodatkowo jeszcze... wiecie, żadna z tych osób nie jest w jakiejś lepszej sytuacji, więc też
obawiam się, że wiecie, znajdę nową pracę, czy to nie będzie to samo, co ta agencja marketingowa, dla której pracowałam i po prostu toksyczna, mega toksyczna praca. Mam wrażenie, że to by jeszcze bardziej negatywnie na mnie wpłynęło, więc jestem w takiej sytuacji, że naprawdę nie wiem, co zrobić. Bo z jednej strony bardzo lubię swoją pracę, lubię osoby, z którymi pracuję, wiem, mogłabym zarabiać więcej, mogłabym pracować dla innej firmy. Też nie wiem, czy no, to byłoby to, czego szukam. Bo też naprawdę doceniam to, że też mogę pracować z domu. Mamy biuro tutaj w Los Angeles, totalnie opcjonalnie można przychodzić albo nie trzeba. Lubię, że lubię tą elastyczność po prostu. Więc jest dużo rzeczy, za które jestem wdzięczna i naprawdę doceniam mojej pracy. To nie zmienia faktu, że ta sytuacja miała miejsce i no, czuję się po prostu taka niedoceniona jak gdyby. Okej, słońce mi już tutaj powoli zachodzi. No i więc to tyle, jeśli chodzi o mój taki live update, no, głównie o mojej pracy. Też byliśmy na Hawajach i postaram się zmontować vlog z Hawajów. Nieco więcej wam opowiem właśnie o tym wyjeździe to właściwie to był taki spontaniczny wyjazd. Dosłownie tego samego dnia postanowiliśmy to, właśnie to Antek właściwie planował. Tego samego dnia, no, w którym właśnie miałam pogadankę z szefem i powiedział mi, nie mogą mi dać awansu na ten moment. To było taki słodko-gorzki dzień, bo z jednej strony byłam mega rozczarowana i smutna przez to, co się stało. Z drugiej strony zaplanowaliśmy dosłownie na kilka dni wyjazd na Hawaje. Właśnie to jest taki wyjazd urodzinowy, a to było dosłownie na kilka dni przed moimi urodzinami. Bukowaliśmy wszystko bardzo chciałam znów wyjechać na Hawaje, a to był jeden z moich ulubionych wyjazdów wakacyjnych. Byliśmy na Hawajach po raz pierwszy, właśnie ja byłam po raz pierwszy w 2022 roku, a też jest filmik na moim kanale, więc możecie obejrzeć. I strasznie mi się tęskniło za Hawajami. To był tak naprawdę ostatni moment przed końcem roku, gdy jeszcze pogoda na Hawajach była w porządku. To był taki po prostu ostatni dzwonek i postanowiliśmy, że wyjedziemy. Tak więc to naprawdę, to było mi bardzo potrzebne, tak psychicznie. Mam wrażenie, że pozytywnie wpłynęło, bo potrzebowałam właśnie tych kilku dni totalnie się odciąć od pracy i od tych wszystkich negatywnych myśli zrobić sobie taką przerwę. No, bo naprawdę po prostu potrzebowałam tego. Muszę wam szczerze powiedzieć, że wypełnianie dni, w szczególności weekendów pracą, to naprawdę tak negatywnie wpływa. W szczególności, gdy to było po prostu każdy weekend, praktycznie, września, praktycznie każdy weekend miałam zawalony różnymi projektami i naprawdę to jednak, pomimo, że miałam wrażenie, że lubię na tym pracować, więc tak to praca jak nie praca, ale faktycznie to wpływa, w szczególności na stan psychiczny. Po prostu czujemy się strasznie tak zestresowani tym. Cały czas pracujemy, ma czasu na wypoczynek. Tak, to negatywnie jednak wpłynęło, więc naprawdę muszę o tym pamiętać i naprawdę przystopować chyba, w szczególności w tym okresie właśnie zimowym. Czuję, że potrzebuję o wiele więcej wypoczynku. Nie wiem jak wy. O, i w ogóle wczoraj byłam też u gastroenterologa mojego ukochanego, do którego już chodzę od 4 lat. Też może i nagram oddzielny filmik na temat choroby Crohna, co aktualnie stosuję, dieta i suplementy. Praktycznie od 4 lat dużo się nie zmieniło. Niektóre rzeczy się pozmieniały. Nadal jestem w remisji i naprawdę jestem za to wdzięczna, bo choroba Crohna też potrafi dać w kość, więc też muszę o tym pamiętać, żeby dawać sobie nieco więcej wypoczynku i pamiętać o tym. Pomimo, że choroba może być w remisji, nadal jak gdyby wpływa na cały organizm i lepiej po prostu się nie nadwyrężać, bo nie chcę, żeby coś się zmieniło. Chcę, żeby po prostu nadal ta remisja trwała. Tak więc to chyba wszystkim powiedziałam. Już ten filmik robi się strasznie długi. Będę musiała go poskracać, wszystkie te powycinać dla was, bo już ponad 30 minut. W Instagramie pytam się was o pytania. Tak więc będzie filmik z odpowiedziami na te pytania i pewnie zaraz potem vlog z Hawajów.
A no jeśli chcecie, to też może uda mi się w końcu zmontować filmik z mieszkaniami, domami w Los Angeles. No i chyba to wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zwykle zadawajcie w komentarzach na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Niedługo, już niedługo. Pa, pa!